Prawie umieram z głodu, a nie zauważyłem, że mam w ekwipunku puszkę bekonu. DayZ 500 godzin doświadczenia. One game called Scum. You still gonna go to Northwest, or you're gonna sit here during nighttime? Of like course. Well, I mean, obviously you can't afford MVGs. Jesus. I mean, it explains. It explains. He's actually so angry. He's not satisfied. Is that a wolf? What the fuck? What the fuck was that? Yo, did I just hear like a wolf, bro? What the fuck? Holy shit. Three, two, one. Ah, shit, no. Go. Yep. Okay. Damn. My man fucked Thanks. All of us up. Yeah, he did. Fuck. I don't think that was... Hey, how do you get cocaine? Yo, how do you guys get cocaine? Yo, Survivor. Fucking Colombia. All right, Colombia, buddy. That's a good answer. Yo, old man, how do you get cocaine? I know you know. You know, back in my day, I tell you, the only way to get cocaine is just fucking ask some ruffians off the street. Yo, old that's man. A pretty good answer, old man. Have a good one. Yo, are you dying? Yo, what the fuck is wrong with you, homie? No, I have red health, but I am not dying. How'd you get red health? Because of food. I don't have food. Oh, do you want some? No, I can buy. I have 600 rubles, so I will buy something. Thanks. Okay. Okay. No worries, man. Aw, love me too. Yo, are you sure you're okay? Yes, I am old, but I will survive. Alright, man. Farewell to you, my friend. Thank you. Thanks. Rest in peace, homie. Rest in peace. Safe travels. Yeah, thank you. Hi, friendly man. Kurwa. Człowiek, który zrobił mi tą straszną rzecz, kilka minut później zginął. Jedni powiedzą, że spotkała go sprawiedliwość, inni, że zemsta, ale nie z mojej ręki. Zginął z ręki Billa, który mnie żegnał, kiedy wychodziłem od kupca. To ten po prawej. Dzięki, Bill. W ziemi leży paczka gwoździ, które oczywiście biorę. Dude, get away from me, I'm trying to sleep, right? Okay, sorry. Yes, I want to sell Mosin, but I sell this SV something. Right, that makes sense. Yeah. Well, that was a bit silly, wasn't it? Yes. 500 hours in this game and that mistake. You still noob. Still, yes. Oh still my god. Still noob. I can tell by what you've got on, what you're wearing. Yes. Oh my god, I have this pink... Do you die a lot? Yes. Yeah, well, I can see why, you know? You stand out like a Christmas tree. Yeah, for you it's nothing, but I am little less geared than you.
I barely have anything, to be honest. Yeah. Is that a Mosin? Yes, yes, I would like to have Puskov for this. Wait, I think I hear someone falling up. Will this work? Will that work? What? I drop this on the ground, will that work? Co się stało właściwie w tym momencie? Podniosłem to i zginąłem. Ktoś mnie zjął. Co to ma być? O co tutaj chodzi w ogóle? Czy to jego kolega mnie zdjął, czy co? Bo wydawało mi się, że ten, który biegł, wyglądał inaczej niż ten, z którym teraz gadałem. Bardzo dziwna sprawa. Okazało się, że jednak zabił mnie właśnie ten gość, który wyrzucił mi na ziemię lunetę. Myślałem, że to ktoś inny. On wcześniej mówił, że kogoś słyszy, że się zbliża. No ja nikogo nie słyszałem, to było dziwne. No wcześniej jak tylko go, no jak jeszcze się mierzyliśmy wzrokiem, czy będziemy walczyć, czy nie, no to też zachował jakąś strasznie daleką odległość ode mnie. Jakoś mówił, żebym zachował tą odległość. Dziwnie się zachowywał, powinienem już wtedy szukać najbliższej okazji, żeby po prostu rozwiązać ten problem. Ale cóż, na tym polega DayZ. Ja nigdy jeszcze nie strzelałem. Jak już złapałem z kimś rozmowę, to nigdy nie otwierałem pierwszy ognia. I nie będę tego robił. Po śmierci z rąk człowieka, który mnie zdradził, zespełniłem się w TC, w najbardziej niebezpiecznej bazie militarnej w grze, w której jest najlepsze rzeczy, w której są. Nie wiem, jak to jest możliwe. Od kiedy gram w DayZ, nigdy się nie zespełniłem w TC. Wow. Karma jednak chyba istnieje. Dobra, co miałem wziąć, to wziąłem. No jak widać, wyszło mi bardzo na dobre to, że zostałem zdradzony. No i teraz czeka mnie bardzo długa podróż do tradera najbliższego, który jest aż tutaj, blisko wybrzeża. Może do altara pójdę, tak, do altara. Ale będę i tak musiał iść troszeczkę naokoło, żeby ominąć lotnisko. Tam nie chciałbym się znaleźć. Udało się dojść do tradera bez przygód. Mam nadzieję, że dorobię się na tych rzeczach. Look at this bad boy. Nice. Mam wreszcie po wielu godzinach upragnionego codelocka, dzięki któremu będziemy w stanie zabezpieczyć nasz przyczółek, który mam nadzieję w ogóle jeszcze istnieje. Jak trzymam latarkę, to się nie zabije, prawda? Latarką się chyba nie zabijesz, no. Możesz sobie świecić w oczy, ale raczej nie zginiesz. Dobra, mamy bazę. Codelock założony, za 10 tysięcy kupiłem. W końcu się udało po wielu godzinach. Dalasz. Znaczy, bo ja patrzę na gościa, co tam z latarką biega. Zobaczę, o co chodzi z tym gościem. Co on robi? Chodźcie o kulkę, bab. A w ogóle ten odcinek zagrałeś do zmiany, jak stwierdziłeś, że spróbujesz być miły. Rozjebało mnie, jak tam... Tak. W pewnym momencie taka kropka chyba zrobiła w buteneczku. Hi. Friendly. Don't shoot. Musiałem zabić gnoja. Czemu? No wyciągnął broń na mnie, no to co za gnoja. Nie wiem, co on sobie myślał w ogóle. Ale ma jedzenie. I picie, i coś tam, jakieś klucze od auta nawet. Dobra. Wracam do ciebie. Lepiej chodźmy gdzieś właśnie. Co ty wziąłeś? Co to jest? Co to jest? Przecież ty, co ty niesiesz? Ty drzewo niesiesz. Właduj to do plecaka. Tak, no chyba nie będę w stanie. To i tak nam niepotrzebne w sumie. Szkoda, że tego gościa musiałem zabić, ale...
pokoju, ale jestem głodny. O, dobra, to ci dam jeszcze jedzenie. Z drugiej strony to było takie zabicie dla przetrwania też, bo nie miałem jedzenia, na czerwono jedzenie. Trochę bardziej jestem usprawiedliwiony. Jak się tego hitpacka wpierdala? A nie, hitpack nie jest do jedzenia. Kurwa! Hitpack jest do ogrzewania. No ale to dobra, mi jest zimno. Mi jest zimno. Tor wstaje. Dobra, bo i tak mi zimno jest, to w sumie aż tak stracony nie jest. No, nic się nie marnuje. Tu mam dla ciebie coś, znowu. O co Boże, to miałeś? Ale się wyjebałeś. O! Kurwa, Czapa. Jak komandos teraz wygrałem. Tak, jak ruski komandos w dresie. Tu są broń i amunicja. A ty chcesz ubranka pewnie, znając ciebie, nie? Ty musisz przede wszystkim dobrze wyglądać, choćbyś miał ginąć, to przynajmniej szykownie. Mój kolega został okradziony. Kurwa jebana, oj, dawaj to. Dimitri. Ja pierdolę. No, na ziemi miałeś. Czaimy się na niego, Kamil. No. Ja powiem, chociaż... Znaczy to jest nielegalne, można zgłosić to, ale wiesz, to jest trochę zabawy. Chuj mnie to obchodzi. O, gość przyszedł właśnie. Stoi za tobą. To ten. To nie on. Ale to ten. Nie baner. No. Nie, ten tutaj, obok między nami. On mnie zlutował. Kurwa, mój bandaż, no. O, amunicję tam miałem całą, ja pierdolę. Kamil, nie chce mi się już grać. Ej, no jak? A ile kasy potrzebujesz? Masz tu kasę, ja ci dam wszystko, co mam. No jaki system jest pojebany? Ja staram się ze swojego ekwipunku do twojego plecaka to włożyć i nie mogę, mogę tylko wyjść na ziemię. Co? Tu? Jak go musisz wyjebać tego gonga? Jak tutaj wyjebać komuś gonga? Dobra, chodźmy, kurwa. Ty co, on płacze? Śmiał. Dobra, musimy być tutaj uważni. NB klan, najsilniejszy klan na serwerze. Zobacz, przejdź się dookoła, zobacz co to jest. Zobacz, widziałeś to? Czy ty widziałeś kiedykolwiek tak wspaniałą bazę? Patrz co się dzieje, możesz wejść do środka. Rozgość się. Jebiście, kurwa. Mogę wziąć tam na tą skrzynkę poziomy. Co jest? Ale ja tego nie widzę. Podniosłeś to? Ktoś strzelał, czy mi się wydawało? Ale to daleko. Tak. Nie, tutaj. No ale... Nie, to jest spokojnie z ponad kilometr. To dlaczego ja słyszałem? Znaczy ja nie wiem jak w grze jest. W realu bym powiedział, że to jest gdzieś z kilometra tu już strzał. Ale ja słyszałem jakby koło mnie padła kula. Ale ja. Jak opadła to nie wiem, nie słyszałem, bo miałem takie mini lagi. No możesz wywalić tą łopatę, możemy iść. O. Dobra, to teraz musimy bardzo uważnie, bo ja nie wiem czy to koło mnie nie padła kula. O. I od razu możesz sobie wpisać do bazy, wiesz, kod, żebyś miał już na stałe. O kurwa, rzeczywiście. Twój, tak. Ktoś strzela. Shots fire. Ktoś strzelił. Idę do domu. Jakie jest hasło? Łatwe do zapamiętania. 1, 2, 3, 4? Nie. Od jedynki poczynając, co druga liczba na klawiaturze, czyli 1, 3, 5, 7. 1, 3. O, monsterka znalazłem bez cukru. Jest tu gość. Uważaj. Ej, jest typ! Tak. Puch! Typ! Tak. Puch! Hi! Puch! Hi! Damian, ja mam lagi. Padłem. Kurwa, jakie jebane lagi, jak to mi... Wkurwia. Mnie też, ja zginąłem, gość mnie typ zarobał, nie? O, fuck, ale poszła adrenalina po nogach.
Strzeliłem? To nagle on się mi teleportował w lewo, a ja strzeliłem w ziemię, co nie? Ale wiedziałem, że tutaj ktoś jest. No słyszałem strzały bardzo blisko i to nawet wcześniej koło mnie kula padała. Uff. Cały dobytek w piździec. Ty, ale ja nie mówiłem chyba na głos tego hasła. Nie, nie. No wiesz, ale były jaja. Ale dobrze, no zamknęliśmy tam naszą bazę. Kto wie, czy nas nie zrejdują? Bo wydają się bardzo bogaci.